Hej, cześć, siema na wam wszystkich ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Darksiders 3, w którym kontynuujemy naszą przeprawę przez ten zniszczony świat. Przeprawę do... jeśli dobrze zrozumiałem furię, do jakiegoś przyczółku aniołów, aby dowiedzieć się, kto stoi za zabójstwem naszego wierzchowca. No, jeśli któryś z aniołów jest za to odpowiedzialny, no to... delikatnie mówiąc, ja bym na jego miejscu uciekał. Bo długo nie... jak furia się dowie, kto zabił jej konia, to ten ktoś długo nie pożyje. Kurde. Serio? A, i to jest taki teraz problem właśnie tej włóczni, bo... podoba mi się to, że ma większe obrażenia, podoba mi się to, jak ona atakuje, ale jej właśnie największym problemem jest fakt, że ja muszę... czy muszę, że ja doskakuję do kolesia. No. Dobra, użyję odpoczynku. No, strzel. Ciekawe, czy to przeskoczę to w sumie. No. Strzelasz czy nie? Za wcześnie. O, pięknie. No nie, minimalnie mi zabrakło, nie wierzę. No jeszcze go nie zabiłem, poważnie. Dobra, żegnam, proszę bardzo, Mara odzyskana od razu. To mi się podoba. Tyle pana widzieli. Nie, tutaj muszę podskoczyć. Standardowy kłębek Mar. No okej, okay, nie będzie. Wróćmy do pioruna. O, tu w ogóle jakiś przedmiot i... chyba taki tak, taki mocniejszy, ten mocniejszy, zwykły szkielecik. No, dawaj. No, to tak średnio wyszło. Chciałem idealny zrobić, no ale... nie udało się niestety. Okej, ale odpoczynek na film leczy bardzo fajnie. Dobra, a tu chyba coś jeszcze jest. A nie, to po drugiej stronie. Dobra, to później. Na razie lećmy dalej. Tą drogą, którą iść mogę. To szkoda, że to jest takie krótkie. Pani, zdajesz się rozkojarzona. Nas, jeźdźców, definiuje wiele. Nasze zadania, prezenty oraz nasza samotność. Od tak dawna... już nie pamiętam, zagłada jedna ukrywa. Pani, ja... zapomnij. Jeźdźca nie definiuje jego kolor. No nie definiuje, ale szkoda kunia, no. Ja nawet nie mogę na nim pojeździć. I to jest straszne. Nie tylko to, że go straciłaś. Dobra, tędy jest dalsza ścieżka, czy... sekret? Chyba sekret, bo jest znowu to. Czyli... czekaj, czy... nie, dobra. Czyli sobie myślałem, że to jest to znaczenie labiryntu szafarza, ale... szafarz to tylko dla śmierci był. Taki ekskluzyw, można by powiedzieć. Kolejne jajca do rozwalenia. Znowu to. No jak nic, albo będę po tym się wspinał, albo będę się od tego odbijał jak Sekiro, tak będę skakał po ścianach. Tylko pytanie, która esencja mi to w końcu umożliwi. No już prawie 8000. Pięknie. O,
Okej, okay, stop. Tędy muszę iść chyba dalej, więc najpierw bym chciał sprawdzić, dokąd by mnie zaprowadziły te... tornado burze, powiedzmy. A, proszę, jakiś sekret się tu kryje. Znaczy, no sekret. Po prostu jakiś przedmiot do zebrania. Demoniczny artefakt. Bueno. O, i nie tylko. Demoniczny artefakt i... Wielkie składowisko mar! O, to coś nowego. Wielki kłębek mar. Dobra, tutaj widzę alternatywna ścieżka do tego. Nie najgorzej. Chyba, że... Nie, czekaj chwilę. To jest ten? O, to jest powrót, czy... Tak, to chyba powrót, okej. Okay. Dobra, sprawdźmy te składowisko mar w sumie, ile mi to daje. I dalej nie wiem, czy ten rozproszony enok działa. Wydaje mi się, że chyba tak, no ale właśnie nie jestem pewien. Odłamki, kawałki... O, jeszcze jedno srebro i kolejną broń będę mógł ulepszyć od razu do plus 3. Jeszcze jeden kawałek i chyba został, jak na moje bronie. O, jeszcze jeden kawałek i kolce pogardy będę mógł ulepszyć na plus 6. Czyli maksymalny poziom za te fragmenty. I potem na plus 7, bo mam od razu kawałki adamantynu, które umożliwiają mi to na plus 7 ulepszyć. To mam te anielskie artefakty i demoniczne. Na razie je tylko zbieram. No, gdzie jest to wielkie składowisko? 10 tysięcy! Łopanie! Spora kolekcja ludzkich widm, niestabilnych z uwagi na zbyt długie więzienie w Limbo. Wow. Ej, takie coś? To jest dobra rzecz. Ja nie... Nie, na bank, nie, w Soulsach nie. Tylko w Soulsach te takie wielkie dusze. Tych bossów dają takie duże ilości dusz. Masło maślane, ale wiecie, o co chodzi. Spójrz tam, pani! Co to takiego? Może jakaś nowa ofiara? O, Mansk! Są takie urocze! W jakim świecie można by je uznać za urocze? Może to za dużo powiedziane, ale ten jest taki... niewinny. Nic na tym świecie nie jest niewinne. Okej, to był mocny test, ale... Pomyślnie zakończony. Przynajmniej twój uroczy potwór na coś się przydał. Nawet jak na ciebie to było ostre. Czego się spodziewałaś, obserwatorko? Tępej riposty? Okej, żuki... Jakiś... przedmiot. Kolejna taka bulwa. No, really? No. No i pięknie, akurat dostałem za niego duszę. Która odnawia odpoczynek, czy tamtą zieloną marę. Kolejne to i to mnie prowadzi tam, czyli tutaj trzeba będzie jeszcze wrócić. Ciekawe tylko, jak ja będę w stanie rozwalać te rzeczy. No to już któryś taki z kolei, jaki spotykam. O, siema kolego. O, fragment adamantynu, czyli akurat mogłem się cofnąć już do Ulfeina. Kurde, zły guzik wstęp. Tylko musiałbym najpierw jeszcze znaleźć Vulgrima. No i proszę bardzo, już... Full odpoczynek, no to dziewniemy sobie kolejny. Szkoda, że w Soulsach, nawet w trójce to tak łatwo nie wskakuje. Bo wiem, że w Dark Souls 3 jest jakiś taki system, że za chyba iluś pokonanych przeciwników może nam wypaść, czy tam zregenerować się butelka Estusa, chyba o jeden albo ileś tam i użyć, ale no nie ma czegoś takiego jak tutaj, że po prostu mam broń z upgrade'em, ale na przykład w Soulsach ma być broń, która zwiększa współczynnik. Nowa lokacja, Ziemia Kości. Oj, o wilku mowa.
Chcesz Wulgrima, dostajesz Wulgrima. Nie musisz się śpieszyć. Nie muszę, ale chcę. Tu kuźnia twórcy. Otwieraj mnie tę jamę, bo muszę ulepszyć sobie broń. To taka szybka przeprawa. Chociaż w sumie czekaj. Jak to wygląda z tymi broniami? Plus 3 i plus 4. Dobra, a czy on może mi coś sprzedać? Nie śpiesz się! Nie to, ciągle, dlaczego ciągle mylę trigger z bumperem? Dobra, dalej ma tylko srebro. To mnie aż tak nie zadowala. Ale mogę sobie jedną marę przynajmniej wykupić. Jak sobie żyć? Ciekawe, kiedy będzie mi w końcu mógł sprzedawać te lepsze rzeczy. Bo wiem, że w Souls-like'ach i wiem to z własnego doświadczenia, bo przeszedłem całe Dark Souls 2. Ostatnio jest tu coraz głośniej. I to dzięki tobie. Dałaś ludzkości szansę, za co mam dla ciebie prezent. Ta błyskotka wzmocni twoją surową moc, czyniąc cię jeszcze groźniejszą. Łaska jeźdźca! Ten wykuty przez Ulfeina medalion czerpie moc z wdzięczności uratowanych ludzi i zamienia ją w czystą energię, która poprawia zdolności furii. I proszę, i to pokazuje, że warto tych ludzi ratować. Bo poza nagraniem, cofnąłem się do tego żuka, które, wiecie, do tej papki, którą ten żuk jadł, i akurat się tam zmaterializował i wysadziłem tam to jedno. Takie, nie wiem, te fioletowe skałki. I tam był kolejny człowiek, i proszę. Dostałem za to właśnie jakiś przedmiot. Zobaczmy, co mogę dla ciebie zrobić. No, powiem, że jak mam już coś ulepszać, to teraz tego marudera z chęcią wziął. Tutaj mary gniewu. No nie, to aż tak nie jest mi potrzebne. Ten Enok też jest fajny, ale po pierwsze, tych obrażeń przy użyciu nie będę miał, no bo nie korzystam z lancy. A ta pojemność paska spustoszenia, jeśli to oczywiście teraz działa, to też nie jest aż takie... nie jest to aż tak konieczne do ulepszania, więc zainwestuję teraz w Marudera. I nie szansa. I znowu pójdę w Anielskiego, no kurde. Okej, będzie mi stać na dwa upgrade'y. To jedno z moich najlepszych dzieł. To jedno z moich najlepszych dzieł. Dobra, czyli jeszcze 4 anielskie artefakty i 4 demoniczne. A nie, jeszcze esencja wybranego, no właśnie. Ha, tylko skąd ja ją mam zdobyć? Bo do tej pory nie spotkałem żadnego kolejnego wybranego. Ciekawe. Chcesz zadawać potworny ból, prawda? O, patrzcie, obrażenia 218. Ile to ma? Na 7. 248 na plus 7. 252 na plus 4 ma włócznia pogardy. Widzicie? To ma... To jest plus 4. I to, i moja podstawowa broń nadal jest od tej włóczni słabsza. Ale jest mocniejsza od lancy. I to pokazuje, jak bardzo te bronie z DLC są fajne i użyteczne. Szpony na razie nie wiem. W sensie nie wiem. Wydaje mi się, że akurat łańcuchy i szpony są tak w miarę zrównoważone. Ale lanca i włócznia, one są chyba... Mają dość mocną różnicę w sobie. Głównie obrażeń. Kurde, mam 7,5 tysiąca dusz. Nie mam co nawet tego dawać teraz Wulgrimowi, no bo, nie powiem, no trochę szkoda. No, 67 tysięcy musiałbym mu teraz dać, a wolałbym się najpierw mocniej pofarmić, zanim będę się buffował. Znaczy buffował, podnosił poziom. Nie śpiesz się! Tutaj... Ja kupię sobie jeden odłamek spustoszenia, żeby mieć. Tego mam jeszcze dwa odłamki. A, jeden duży odłamek uzdrowienia. Patrzcie, jak to rośnie w ogóle, nie? W innych Souls-like'ach to ceny są chyba stałe. No i póki co żadnych specjali ani nic innego nie masz, więc...
Monstrualne truchło, tak się nazywa ta część lokacji, na Ziemi Kości. Ta wędrówka byłaby znacznie łatwiejsza na wierzchowcu. O, za wcześnie. Powtarzam, masz obserwować, nie mówić. O, jestem tu z wielu innych powodów. Czy jest wśród nich umieranie? To groźba? Jeszcze nie zdecydowałam. Jak na razie to chyba ostrzeżenie. Ale kusisz los, obserwatorko, kusisz los. O kurde, ej, to nie jest jeden z tych skrybów? Atakuje podobnie w każdym razie. Jak skryba Jeremiah. Wow, ty! Jaki gościu jest pancerny! Ty właśnie, a propos pancerności, swoje HP muszę odnowić. Wow, jaki on miał... ta HP. Ej, poważnie, jednym atakiem właśnie mi... On mi jednym atakiem zabrał całe moje leczenie z odpoczynku Nephilim. What the fuck? Nie, nie, nie. Cofnij. Znowu? No wreszcie! Ja 15 minut się z tym gównem chyba nawalałem. Przynajmniej leczenie mi wróciło dzięki lancy. I co, jakiś nieumarły anioł? Który oczywiście uwielbia blokować ataki! Ja pierdzielę, ej, jak ja jestem taki słaby teraz, to ja będę musiał się podfarmić normalnie poza nagraniem. Bo inaczej po prostu ta seria będzie trwała jakieś 30 odcinków. Ładnie. Możemy tak tego latarnika załatwić, co? Nie no, nie wierzę. Przeciwnik! To ma jest normalny przeciwnik! Wy se chyba jaja robicie! Nie, koniec, nie. Ja są nie walczę z nim. Nie będę tracił kolejnych cennych minut. Wypierdalam stąd. Biorę to i spierdalam. Dawać mojej duszy i do widzenia. Kolejny z twoich słów. Chyba będzie się to za mną ciągnąć całe życie, co? Właściwie to może nam się przydać.
są jakieś żarty. Ja mam 100 któryś poziom, a w ogóle tego nie czuć. Za ile? Za 1/3 HP od niego dostałem. Przestaniesz to w końcu blokować? Do widzenia. A, to mi zassało te leczące. Zastanawiam się, dlaczego mam dalej jeden odpoczynek. Fragment adamantynu. Świetnie. O, te jeszcze wybuchają. Super. Dobra, tu widzę, nic więcej nie ma. I fru, lecą do niego. Nie, mnie czeka teraz farmienie poza nagraniem i to ostre. Dawać moje mary. To się nazywa fuks. Przerwać moim atakiem atak przeciwnika. Czytaj w tym przypadku doskok. Możesz się przestać osłaniać z łaski swojej? Nie ma chyba tylu przeciwnika, który bardziej by mnie wkurwiał. Wiecznie się osłaniający. Co dalej? Łomek gniewu, fajnie. Jest kolejny Wulgrim. Standardowa Kempa Mar. Siemano. Ja mam tu kwadrans na mnie do wycięcia, więc jeszcze odcinka nie skończę. Ach, nie gołębiami. Dla anielskich niedobitków jest to ich gniazdo. Póki co. Jeśli nie dowiem się prawdy o zakładzie, będzie to ich grobowca. Nie masz ze mną szans. Szybkie pytanie, czy te aniołki też będą ze mną walczyły? Te zwykłe? Czy tylko te nieumarłe? Kolejce powinienem jeszcze o tych atakach ładowanych. Akurat ten w przypadku włóczni jest naprawdę mocny. Okej, okay, tu jakieś nabite, nieumarłe aniołki na... Nie wiem, czy to jest drzewiec, czy to po prostu... Nie, to jest drzewiec, to jest drzewiec, włócznia, czy kawałek latarni. Dobre pytanie. Okej, okay, to jest jakaś... Chyba skażona woda. Znowu to coś. Nie w tym kierunku. Tam. Tam idź. Tam. Czy tam, gdzie atakuję, czy tam, gdzie jestem, gdzie mam zwrócą kamerę?
Tam po przodu. Dobra, wskakujemy na niego. Teraz powinniśmy móc już tutaj przeskoczyć. Congratulations, you have played yourself. Oho, niech zgadnę. Nie umarły anielski ptaszek? Czytaj to na tak, to jest to na czym wojna. To jest ten taki ala gryf, na którym wojna leciał. Do katedry zmierzchu, który bije mi takie same obrażenia, jak ten grubas na dole i właśnie mnie kurwa zajebał. To jest jakiś pieprzony żart. Nie, może ja zacznę pakować w HP? I widzę po prostu lepszej opcji. Nie, w sensie mi to pakowanie w HP. Dobra, nie, zostaw ich. Biegnij dalej. Biegnij dalej. Nie walcz z przeciwnikami. Oni za mną nie podążą. Mam nadzieję. O, coś schowane za wodospadem. Are you fucking serious? Are you fucking serious? Pieprzony żart. Okej, teraz jestem ciekaw, czy te 8000 poszło się właśnie pierdolić? Czy może jednak się połączyło w jedno? Nie, na szczęście się połączyły. Aniołek, który strzeże fragmentu adamantynu. Pięknie. Nie, nie, nie. Zostaw. Biegnij dalej. Nie walcz. Nie warto. Chyba, że muszę, bo inaczej nie przejdę, ale wątpię. Dobra. To jest chyba jakiś posterunek aniołów. O, jest aniołek, proszę bardzo. Który też ze mną walczy! No co za chuj! Dobra, koniec. W tym momencie następuje pauza, widzimy się w następnym odcinku, a ja idę się farmić, bo mnie chuj jasny strzeli. Jak będą mnie zabijali po prostu co 3 ataki. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć.